ósmoklasistów, którzy dotarli do nas, widzę, z różnych miejsc i z różnych szkół, co bardzo, bardzo nas cieszy. Witam również bardzo serdecznie rodziców, którzy przyszli poznać naszą szkołę. Ten świąteczny nastrój wprowadziła nas na początku Martyna Sachwę, uczennica klasy 2B, grając na saksofonie First Noel. Brawa dla niej jeszcze raz. Co roku o tej porze, w okolicach 6 grudnia, od kilku lat w naszej szkole odbywa się impreza integracyjna dla uczniów klas 8, którą nazwaliśmy, uwzględniając imię naszego patrona, nazwaliśmy Mikozanki. Mikozanki, czyli Mikołajowy Dzień w Zanie. Co prawda Mikołaj jest dzisiaj z nami. Mikołaj, pokaż się wszystkim, żeby wszyscy widzieli. Tak, jest Mikołaj. Jeżeli byliście grzeczni, to myślę, że on jakieś słodkości dla was na pewno przygotował, ale musicie się spodziewać, że być może będzie kazał zaśpiewać piosenkę, powiedzieć wierszyk, podskoczyć, albo jeszcze inne trudne zadania. Na pewno ma przygotowane, że nasza szkoła zmienia się. Zmienia się w takim świątecznym nastroju. Przygotowujemy spotkanie dla uczniów klas 8, żeby pokazać im nasze liceum. To nie są jeszcze drzwi otwarte. Drzwi otwarte będą tradycyjnie w marcu i wtedy dokładnie przedstawimy ofertę naszej szkoły. Wtedy też poopowiadamy o tym, jakie profile na nowy rok szkolny planujemy. Na ten moment pracujemy nad nową ofertą. Myślę, że będzie ona ciekawa, atrakcyjna dla ósmoklasistów. Dzisiaj natomiast spotykamy się po to, żebyście poznali naszą szkołę, żebyście zobaczyli, jak wyglądają nasze sale w świątecznym nastroju, w jaki sposób nasi uczniowie uczą się, ponieważ w każdej klasie czekają na was różnego rodzaju aktywności. Są to zarówno gry, zabawy, jak i również dekorowanie pierników, takie aktywności typowo świąteczne. Dodatkowo pod koniec tego spotkania tutaj w auli zaplanowaliśmy dla was taką atrakcję w postaci złożenia życzeń naszej szkole. Pojawi się tutaj taka wielka rolka papieru, na której każdy z was będzie mógł napisać życzenia dla naszej szkoły. Ale żeby nie przedłużać, króciuteńko tylko powiem, że teraz spotykamy się w auli. Zapraszamy was do wysłuchania bardzo krótkiego koncertu przygotowanego przez uczniów naszego liceum, a następnie zachęcamy was, zapraszamy do zwiedzania wszystkich klas w naszej szkole. Dodam jeszcze, że jedną z atrakcji jest również mecz siatkówki przygotowany w auli, w sali gimnastycznej, przepraszam. Zatem będzie można nie tylko zobaczyć ten budynek, ale zapraszamy was do zobaczenia również budynków, dwóch dodatkowych budynków, czyli naszego pawilonu technicznego, w którym znajduje się jedna z klas oraz biblioteka szkolna, a także do zobaczenia naszej sali gimnastycznej. Dodatkowo na boisku, nowym boisku szkolnym, które w tym roku, od tego roku jest również oświetlone, będą się odbywać różnego rodzaju zajęcia, mecz piłki nożnej czy trening piłki nożnej. Zachęcamy do tego, żeby również to miejsce zobaczyć. Jeśli będą wam się nasuwały pytania, czy państwu, rodzicom, to zachęcamy do rozmów z nauczycielami, do zadawania pytań. Chętnie na nie odpowiemy. A teraz na scenę już zapraszam uczennicę klasy 3B, Hanię Kuzimowicz, która zaśpiewa piosenkę Snowman. You to know that I'm never leaving, cause I miss the snow, so that will be freezing. You are my home for the season. Come on, let's go. Go below zero and half from the sun. I love you forever, we'll have some fun. Let's get to the North Pole and live happily. Don't cry no tears now, it's Christmas baby, my snowman and me.
Arsen Bezbrody, który zagra na fortepianie Jingle Bells.